Kilka czynników było, że taka sytuacja zaistniała. Na pewno zbyt popyt na cegłę pełną zmniejszył się znacznie. To samo dotyczyło cegielni kraśnickich. Właśnie koniec lat 90. 2000 lata. Nowe materiały, które weszły. Nowe zakłady, które zakładały firmy zagraniczne typu Wienerberger i tak dalej. No, to pokazało się na rynku. Oni robili masówkę, mieli agresywną reklamę. Nie zawsze zgodną z rzeczywistością, to tak powiem otwarcie. Te materiały ich nie są najwyższej próby. Dużo w tym jest chwalenia się na wyrost nieraz, no ale zadziałało. Wypchali w ten sposób z rynku wiele cegielni naszych. Sądzę, że w Lublinie też mieli problemy z pracownikami, bo to jest ciężka praca fizyczna i nie każdy się do tego nadaje, proszę mi wierzyć. Przychodzą ludzie, młodzi, nieraz chętnie to spróbować, ale po kilku dniach wysiadają. Tak mam tylko swoją teorię, że ci, którzy pracują w rolnictwie, nawykli do ciężkiej fizycznej pracy na roli, oni mają inny system umięśnienia, po prostu są bardziej wytrzymali i oni zdają egzamin w tej produkcji. Natomiast tu w Lublinie sądzę, że też ten problem był ludzi. Więc tak, brak zapotrzebowania na to, czyli zbyt. Drugie, inne technologie, inne cegielnie, inne materiały budowlane, które wtedy wchodziły. Mniejszy ruch w budownictwie, 90-2000 lata to był ten przełom, gdzie wieś już się nie budowała, budownictwo jednorodzinne też już siadało, kościoły w budowie w Lubelskim się skończyły, no i to wszystko były przyczyny, dla których te cegielnie w Lublinie padły. Gdybyśmy dzisiaj patrzyli na to, to na pewno by doszły jeszcze sprawy środowiska, ochrony i tak dalej, zapylenia. Chociaż mogę powiedzieć, że robiąc operaty na swoją cegielnię, bo takie miałem też wymogi, kilka lat temu robiłem badania stopnia zanieczyszczenia atmosfery wokół swojej cegielni. Bardzo rygorystyczne, bardzo, bardzo prawdziwe. I okazało się, że atmosfera wokół mojej cegielni jest znacznie czyściejsza niż atmosfera powietrza na Sławinku w Lublinie, w którym mieszkam 30 parę lat. Tyle i aż tyle. Z tą ochroną środowiska to trzeba wiedzieć, gdzie i co się wymaga. To różnie jest.